Dzięki. Odwdzięczę się. Kim jesteś? Crane, przysłał mnie pająk. Czemu? Co mu się stało? Wpadł na ludzi Raisa, nic mu nie będzie. Przyniosłem rzeczy, które dla ciebie zbierał. Ratujesz mi życie. Dzięki, Crane. To nam naprawdę pomoże, mówię ci. No dobra, powiedz mi, o co tu chodzi. O, myślałem, że wiesz. Wiem, że ma to coś wspólnego z początkiem epidemii. A tak, meteoryt. Wiem, gdzie upadł. Myślisz, że ta zaraza pochodzi z kosmosu? Myślisz, że to przypadek? Masz na to dowody? Miałem. Ludzie Raisa zabrali je razem z ostatnimi próbkami. Miałem wysłać pająka po więcej. Może ty pójdziesz? Thank you.
Dotarłem na miejsce. Nic tu nie widzę. Dobra, słuchaj. Odłamki meteorytu reagują na zielone światło. Łatwiej je wtedy zauważyć. Goście w kombinezonach zostawili po sobie lampy i generator. Może jeszcze działają? Raczej tego nigdy więcej używać. Thank you.
dotrzeć do celu? Wysłucham cię. Nawijaj. Sytuacja, w której się znajduję, jest delikatna. Muszę gdzieś dotrzeć, a po drodze złapać kilka rzeczy. Szczegóły to nie twoja sprawa, bez obrazy. Jeśli interesuje cię taka robota, obiecuję, że płacę doskonale, ale wymagam absolutnej dyskrecji. Co ty na to? Skąd się tu wziął? Ruszajmy. Ten ma specjalną moc. Wydaje mi się, że umie kontrolować. Gigantor? Skąd się tu wziął? Thank you.
Mam tu odłamki meteorytu. Świetnie. Załaduję je do komory akceleracyjnej i będziemy mogli zacząć walczyć z reptilianami. Co? Chwilunia, z kim ty chcesz walczyć? No dobra, technicznie rzecz biorąc to gadoidy z Oriona, ale reptilianie to rozpowszechniony termin. Tyle, że trochę wieśniacki. Aha. I te gadoidy zrobiły... co właściwie? Hello! Przybyły na Ziemię całe eony temu i sformowały zakon iluminatów. Teraz chcą nas zdominować i opanować cały poziom czwarty. Zamieniali ludzi w niewolników. Ale ty możesz ich powstrzymać, ponieważ teraz masz to. Powstrzymam? Pamiętaj, że nie będziesz w stanie przebić tym szybkozmiennej osłony gamma, ale poza tym powinno zdeatomizować w zasadzie wszystko. Jasne. Łapię. Coś jeszcze? Szacuję, że zebrane przez ciebie odłamki dostarczą energii na jakieś 500 strzałów. Więc ruszaj, żołnierzu. Poślij ich do piekła. Envoyez les enfers. Dzięki, Dawidzie. Wielkie dzięki.
Tak, o co chodzi? Czy pan Tabit Erdal z Urzędu Miasta? Byłem z urzędu. Wszelka hierarchia urzędnicza została jednak zniesiona przez GRE i rząd federalny. Moje stanowisko już nie istnieje. W związku z czym nie muszę i nie mogę nic dla nikogo zrobić. Włącznie z panem. W związku z czym, do widzenia. Nie tak szybko, panie Erdal. Dyrektywa GRE zakłada, że wszyscy lokalni urzędnicy mają być do dyspozycji GRE lub tymczasowych władz, jeśli zajdzie potrzeba. Jest pan z GRE? Szukam informacji na temat dużej ilości zapasów ukrytych gdzieś w mieście. Ma pan na myśli bunkier? Cóż, jeśli chce pan go przejąć, musi pan wypełnić formularze 201 dotyczący zapotrzebowania na środki, JP401 o szczegółach działania, a także 606 dotyczący przymusowego przejęcia władzy, a oraz 302b konstytuujący funkcję w sytuacji zagrożenia. Ten ostatni rozpatruje się 3 dni w najlepszym wypadku, a biorąc pod uwagę okoliczności... Wolałbym teraz. Cóż, pozostaje mi zasugerować tradycyjną metodę przyspieszenia czynności administracyjnych. To znaczy? Łapówkę, oczywiście. Potrzebuję oficjalnej pieczęci mera, bez niej ani rusz. Ostatni raz widziano mera w hotelu. Pieczęć powinna być w jego pokoju. Trzymaj się, to stary kam! Odsuń się!
Nie zbliżaj się! Odpadź się ode mnie! Dziękuję, Sam. Jestem ci długi.
Ha ha ha!